Siemaneczko, moi drodzy. Dzisiaj opowiemy wam, jak zajebistym autem jest Nissan Skyline i jak do niego wszystko pasuje. Historia jest taka, że Robert przyjechał do mnie. Składamy ten ssący, z którym z ostatnich odcinków już opowiadałem. Także miało wszystko pasować, ssący był dedykowany. Pokażemy wam zaraz, jak bardzo było dedykowane wszystko, jak bardzo wszystko pasowało. Generalnie nic nie pasowało i co, walczymy w sumie drugi czy trzeci dzień z tym tematem i może dzisiaj uruchomimy samochód, a może nie, kto wie. Damy radę. Damy radę. No dobra, jesteśmy tu na miejscu, jest Robuś. Popatrzcie, z czym Robuś przyjechał. Typowy serwis obwoźny, spawarka, wszystko jest, nie? No dobra, a z serii rzeczy, które nie pasują, nic tu nie pasuje, ale już w miarę kolektor siedzi. Światło trzeba, nie? Dejmy światło. Rozstawmy nasz serwis z paki nawali. No, więc dedykowany kolektor, jedyne co pasuje z tego dedykowanego kolektora do RBK to flansza do głowicy. I to powiedzmy, że pasuje, trzeba było ją trochę ten. A nie pasuje, będziesz trzeba było ją 3 mm splanować, żeby to pasowało, nie? Pasuje tylko rozstaw śrub. A, rozstaw śrub, dokładnie. 3 mm trzeba było planować samą płaszczyznę, żeby w ogóle to podeszło. Oczywiście wtryski listwa, wszystko trzeba było przerabiać. Podprzepustnicy adapter trzeba było przerabiać. Krokowy trzeba było przerabiać, kruciec wodny trzeba było dospawać, bo fabryczny to się do niczego nie nadaje. Generalnie cięcie, gięcie i spawanie, jakaś kompletna masakra. Podcinać obudowę, nawet trzeba było lekko podszlifować obudowę od rozrządu, bo nie chciał wejść ten kolektor. Także no to tak z grubsza, powiem wam, że... Skrzynka bezpieczników. Skrzynkę bezpieczników trzeba było podciąć, żeby zmieściła się przepustnica. No dramat, ogólnie super części. Jak już kiedyś mówiłem, Skyline to jest super auto, do którego są naprawdę miliony części za miliony złotych. Dedykowane. I nic nie pasuje i trzeba wydawać kupę pieniędzy, żeby te części dopasować do tego auta. Także jak ktoś kiedyś myślał, że kupi sobie Skyline'a i będzie zajebiście po prostu od razu po jego kupnie, nigdy nie byliście bardziej w błędzie. Jedziemy z tym koksem, trzeba to dzisiaj odpalić. Ponoć. 3 minuty później. Mamy już wystawione, ale patrzcie, to profi oświetlenie. Tu jest akumulator, tu jest lampa, a tu jest nasz stół roboczy z nawaru zrobiony. A tu są wtryskiwacze. Jeden z nich prawdopodobnie był winowajcą całego problemu, który dzisiaj kończymy łatać. A że jak już wyjęliśmy wtryski, to postanowiliśmy od razu cały kolektor ssący wymienić. A co? Tak wyglądają wtryski z GTR-a, bo to wtryski z R35 GTR. Akurat są po czyszczeniu w dziaku. Wszystkie mają taką samą idealnie wydolność, wszystkie sprawne. 500 ile? 590? 596? Nie, tak? Tak. 596. Także spoko. Robuś i jego gear. Jedziemy z koksem. To same wczoraj były piły grane, ostro. Cięcie, gięcie i spawanie. Bez spawarki i bez piły do Skyline'a nie myślcie, że podejdziecie z jakimkolwiek tuningiem. Typowy trudny do Skyline. To jest dedykowane mocowanie linki gazu. Dedykowane do kolektora Gravy Style RB25D Skyline Super Original. Tu będzie mocowanie linki gazu. Dedykowane. A mieliśmy jeszcze dmuchnąć zaworek, sprawdzić czy nie przypuszcza. No to zdążymy jeszcze zrobić.
Jezu, ciszej, skupienie. To ważna rzecz się dzieje. Ważne, tu się dzieje. Uszczelnienie zachodzi. Normalnie ty rozdajesz te kółeczka na te fryski, jak ksiądz dzieciom komunię. No dobra, to co, dowozę? Ła, robił za oku machinę. Będzie jechane. Dobra, słuchajcie, za nami dużo, dużo walki, kręcimy, ale na razie nie chcę za bardzo zapalić, musimy zrobić chwilową przerwę, bo przyjeżdżają coś klienci oglądać naszego akorda, więc idziemy, bo możliwe, że akord się sprzeda, kiwie. W każdym razie robimy sobie chwilę przerwy, a potem wracamy do dalszej walki. No i chwilę później jesteśmy po chwilowej przerwie, moi drodzy, wracamy do Nissana walczyć dalej, ale co jest ważniejsze, akord chyba sprzedany, ponieważ gościu wpłacił zaliczkę. Musimy tylko polakierować tam zderzak i ten idziemy z koksem, nie? Nie złabania. Robuś znowu wyciąga sprzęty. Jesteśmy na etapie, że nie pali. Nie wiemy dlaczego, ale będziemy walczyć. Zaraz zapali. Zaraz zapali. Bezbłędnie. It's working! Bezbłędnie, bezbłędnie. Trochę chwaliśmy, ale udało się i działa. Dobra, gaś go, zalewamy płyn chodniczy i jedziemy. Co robisz? Czy jesteś z siebie zadowolony? No bardzo no. Bardzo no. To najważniejsze. Słuchaj, no. Spakować się tak, żeby niczego nie zabrakło. No, szok. No, powiem ci, że jeździ. Jest szansa, że się przejedziemy tym, naprawdę. Taka coraz bardziej realna. Dobra, lejemy chłodziwo i ogień. Ogień w szopie. Michał, co robisz? Jadę autem. Jakim? Skyline'ą. Działa? O dziwo. Znaczy nie o dziwo, że Robert, bo wszyscy wiemy, że Robert robi dobrze, ale o dziwo dla tych wszystkich części, z którymi się zmagaliśmy. Wstępnie dedykowany kolektor. Tak jest, on jest dedykowany do cięcia, gięcia i spawania. O Jezu. No nie jechają takim autem. Nie, no ciśnienie paliwa w normie. Wszystko gra. Ciężko będzie go zagrzać przy takiej temperaturze na dworze. Czy blow up job?
Grobuś, co robisz? Spuszczam płyn chłodniczy. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze Flawless Victory. I jeżdżenie Skylarkiem. Jestem głodny. Chyba czas coś zjeść, słuchajcie, bo to... Nie, przejechaliśmy się. To jest dobra rzecz, że się naprawdę przejechaliśmy. I fajnie ogólnie. Szkoda tylko, że... Gdzie jest moja ostrość? Szkoda tylko, że... Mamy mały wyciek na jednym z czujników, który jest w takim turbo dostępnym miejscu i najprawdopodobniej będziemy musieli wszystko rozebrać znowu w atomy i złożyć od nowa. Super auto. Super Skyline, taki świetny. No cóż, Rocket Fuel. Bankowe. Robuś, co jesz? Kinder Bueno. A ile masz Kinder Bueno? Za dużo. Masz 4, wiem o tym, że masz 4. Bo ci jedno nie starcza. Nie mów nikomu. Tak. Nikomu nie powiem. Spokojnie. Także jak widzicie, jesteśmy na takim oto właśnie etapie. Jest późna godzina już bardzo. My walczymy dalej. Tutaj są różne rzeczy. Typowo garażowy klimacik, nie? Jedziemy z koksem dalej. Co, ważne, że mamy warsztat na kołach, co nie? Roboczy jest. Super, super Skyline. Ja już takie zdjęcie, jak sobie robią takie zdjęcia, że jest ten, że człowiek zamiast silnika, to Michał rekomenduje Nissana Skyline. Super auto. Polecam, 100%. Kupujcie te części z tego eBaya, gdzie jest napisane, dedykowane. Do przeróbki. Dedykowane do R34 Skyline. Będzie pasować. Will fit, fits. Jest napisane na eBayu fits / R34 Skyline. Ty, no ale... Tak jak rozkminialiśmy, jest cokolwiek, co pasowało? Co pasowało do mojego Nissana? Plug and play, bez przeróbki. Jedyna rzecz, która pasowała, to był ten z karbonu od Chińczyków, taki dyfuzor tylny. No. Te kanarcy, które są tutaj, o dziwo pasowały. A do silnika? Do silnika, czy coś pasowało do silnika? No, turbo sprężarka pasowała na planszę T3, które jest standardem międzynarodowym. Ale i tak trzeba było spawać, dorabiać przewody. Co pasowało? Filtr powietrza! Ty, autentycznie, filtr powietrza pasował do przepływki. Niekoniecznie. Nie, no pasował, tam nie ma żadnej przejściówki, po prostu na przepływkę jest założony i działa. No, jedyna rzecz, która pasowała tutaj z silnikowej. I to by było na tyle. No to wielki sukces. Super. Super auto, polecam bardzo. Chłodnica, nie no, chłodnica w miarę pasowała chyba, co tak, nie? Tak, tylko że nie dała się zostawić wiatraka. A, więc trzeba, chłodnica pasowała, tylko trzeba było przeróbek zrobić za nie wiadomo ile pieniędzy, kupić wiatrak z pala, wywalić wisko. Poprzerabiać. Kontroler założyć. Tak, kontroler i tak dalej. Super. Generalnie narzędzie wieczoru, to jest klucz Roberta, to jest przeniesienie napędu do grzechotki, która jest pod spodem. Tyle jest profesjonalnych narzędzi, ale przeniesienie napędu jest z Lidla. Bardzo dobre. Sparkside z Lidla. Zobaczcie, zobaczcie tą technologię. Yeah. Bardzo dobre urządzenie. Dobra, moi drodzy, jest już późno. W zasadzie, ale już z powrotem poskładane, jest szansa, że będzie to działać, a my obecnie walka z czasem, Formuła 1, bo musimy zdążyć do Żabki, żeby jeszcze się drina napić. Zostawiamy na dzisiejszą robotę, starczy, ile można. W każdym razie, jakby ktoś chciał tuningować Nissana, polecam, super, super samochód. Robuś, powiedz, jak lubisz Nissana. Mojego bardzo, w szczególności. Bardzo fajny samochód. Gdybyś mnie słuchał, nie miałbyś problemu. Tak mówi Robert, dokładnie. Kończymy, moi drodzy, na dzisiaj. Starczy tego wszystkiego. Robuś też ma dosyć, ja też mam dosyć. Idziemy do Drina i Kimono. Zresztą musimy jeszcze poskładać ten odcinek dla was, żeby na jutro był. Przecież, dokładnie. Do zobaczenia za tydzień. Nara. Robuś, pożegnaj się ładnie. Na razie. Bye, bye. Robuś szczęśliwy. Do domu.